Co by pan zrobił, jakby pan był bardzo bogaty? Potrzebuję listonosza. Wódkę? No to wiadomo, no na początek, a potem? To bym sobie wzięła 10 kochanków. 10 kochanków, ale mąż zostaje czy wypadł? Mąż też zostaje. Mąż zostaje. Fabryka lodów by wchodziła w grę. Fabryka lodów? Bo pani widzę tutaj jelowe. Tak. Znaczy się na taki wakacyjny okres. Potrzebuję spitego gondoleta. Spity Gonzales. Spity Gonzales. Spity Gonzales. Jezu, telewizja. Przestańcie. Pan by poleciał w kosmos. Tak nie. Jest. Dobra, a powie pan, bo ja zauważyłem, że pan ma okulary sklejone. Jak tak. Czy pan by zainwestował w siebie? Pan, no może pan... Ja bym sobie okulary kupił. Pierwsza rzecz. Tak. Złociłbym. Ozłociłby pan. Ale złoty, jakieś złote pieniądze, złoty deszcz? Nie, złote włosy. Złote włosy. To my, jak pani ze złotymi włosami będzie wyglądała? No raczej nie, nie bardzo. Nie, 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 na pewno kurde, sztuczne kurde bym nie była. Nie sztuczna nie? Nie, nie, nie. Taka jak leci, kurde kabarecik Olgi Lipińskiej. Jeszcze bym powiększyła sobie biust. Biust by pani, ale taki tak. Jeszcze, bo pani ma całkiem taki już ten... Spory. Jeszcze większy. Jeszcze bardziej. Dobra. Ja nie będę bogaty. Już pan jest? Tak, ale na pewno tu bym nie był. No dobra, ale jaki... Bo wie pan co, tu już kurwa z głodu idzie zdechnąć. Patrz pan, przysiąg na ryby. Nie pan ryby łowi, ale... No żebym miał co jeść, kurwa. Tyłeczek. Tyłeczek. Ale większy czy mniejszy? Jeszcze większy, bo lubi większe. Lubi pan większy, czyli... To, to... do telewizji mówię, no. Co pana gryzie pies teściowej. Pan jest nerwowy, przepraszam. Bo my robimy taką sondę, co by pan zrobił, jakby był obrzydliwie bogaty? Wino! Wino najtańsze! Jak... Dlaczego? Jak pani ma tyle pieniędzy, żeby... A nie! Dobrze. Ma pani tyle pieniędzy, że najdroższy może być. Nikt nie. Tylko wino najtańsze. Nie, tak. Jedna jedyna sprawa. Od 3 lat jestem niewidoma. To wydałabym te pieniądze na to, żeby widzieć. Dobra, jakby pani już widziała? Pani widzi, bo już pani wydała i już pani widzi. Co dalej pani robi? Co bym dalej robiła? Część rozdałabym biedniejszym ode mnie. Aha. No i... Dałabym resztę pieniędzy maleńkim dzieciom. A sobie pani by nic nie zostawiła? Jakbym już widziała, proszę pana, to już mi nic nie potrzeba.